You out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Eggs you can hunt, you keen ignition. Just keep me full like at a meal. Once in a while, feel on my eye. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jesteśmy nad Sanem i klasycznie na smużaki łowimy klenie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo nocy popadało i woda jest trochę trącona, ale może coś się uda złowić. Siedzi. Siedzi pięknie. Piękna klucha. Siedzi, siedzi, siedzi. O, ładny klenior. O, ładny klenior. Jest brąba cała zażarta. O kurczę. Fajna kluczka. Będzie dobre 40 plus. Centymetrów. Taki. Poszedł. Siedzi. O, piękna klucha będzie. O kurczę. Piękny będzie. Piękny. Piękny będzie. O, piękny będzie chyba spędzić. O, gruba. Piękny, gruby kleń. I wraca do wody. Taka klucha. Poszedł. Pięknie. Siemanko. Dzień drugi, kleniowania nad Sanem. Ostatnio byłem. Widzieliście, że woda była kakaowa, podniesiona. Udało się złapać dwa fajne klenie. Obydwa miały 49 cm. No i było ciężko, ale jak na taką wodę, co było ostatnio, to nawet bardzo fajnie połowiłem. Wydawało mi się, że będzie gorzej. Dzisiaj już woda opadła i jest czyściutka, więc zaczynamy Eldorado. Mam nadzieję, że klenie będą brały i będą stały oczywiście w innych miejscach niż ostatnio, bo ostatnio była woda podniesiona, uciąg wody był dużo, dużo większy i obydwa klenie stały w dołkach za kaskadami, które tutaj w niektórych miejscach są. To wam później najwyżej pokażę.
za tymi kaskadami jest, na kaskadzie robi się oczywiście przelew, kaskada jest ze skał, no i za kaskadami oczywiście jest, za każdą kaskadą jest dołek, no i te klenie tam właśnie stoją w tych dołkach. Jest 4 rano, ja zabieram się za łowienie, a was zapraszam na film. Siema. Jest, siedzi. Siedzi, fajny kleń. Fajny kleń siedzi. Muszę uważać. Z pełno kamieni. Ale jest fajny. Siedział w tej rynnie tutaj. Fajnie, woda się obniżyła. Widzę, że już się pokazały piękne klenie. Ostatnie. Pięknie zassał brąbę. I to muszę zrobić zdjęcie. Zaraz wam pokażę. Taki kleniorek. Wraca do wody. Siedzi. Siedzi piękny kleń. O kurde. Piękna kluwa siedzi. Siedzi jak zebrał. Zebrał pięknie. Będzie gruba ryba, chyba coś czuje. Piękny kleń. O piękny. Oj, chyba będzie z 50 cm, może więcej. Piękny. O, grubo, grubo, piękne, żeby teraz nie spadł, muszę go przeciągnąć. O, piękny kleń. O, ja pierdzielę, jaki kleń. O, masakra. O, ludziska, patrzcie się. Co za klucha. Ja pierdzielę, on ma chyba z 2,5 kilo. Piękny, ale zażar. Coś pięknego. Zaraz wam go pokażę. Zobaczcie, jaka klucha. Ja pierdzielę. Jeszcze go nie zmierzyłem, ale no moje oko to będzie miał ponad 5 dych. Ale zaraz go szybko zmierzę. Pięknie, zrobimy kilka zdjęć. Już wam pokazuję tego kleniora jeszcze raz. Dokładnie 56 cm. No nie pobiłem swojego rekordu, bo już tutaj kiedyś takiego złapałem, ale zobaczcie, przepiękna rybka. Gruby, piękny, czysty kleń z sanu. Wraca oczywiście tam, gdzie jego miejsce. Ale klocek. Pięknie. Wstrzymam go chwileczkę, żeby doszedł do siebie. Piękny kleniar.
trochę. Zobaczcie ludziska. To jest tak jakby kaskada. Mówię na to kaskada, bo to jest przelew z kamieni takich wystających po skosie do góry. A nie różni się niczym od zwykłego przelewu na nizinnej rzece. Obławiając taki przelew, ja zaczynam obławiać tą część, a dopiero potem wchodzę tu i rzucam pod tamten brzeg. Rzut po rzucie i wachlarzem ściągam do siebie. Klenie, wydaje mi się, tam taki malutki przelew się robi jeszcze po tamtej stronie, taka minigłówka. Mogą stać za tym przelewem, albo mogą stać tam pod tymi trawami, po drugą stroną. O kurde, pięknie, ale kleń, ale branie, kurde, ten może być jeszcze większy niż tamten. Co tu się dzieje dzisiaj, ja pierniczę, co tu się dzieje? To jest po prostu nie do pomyślenia. Chodź tu. O, żeby tylko żyłki nie przetarł o kamienie. Ale klucha. Drugi do kolekcji. Mam jeszcze większy. Nie, bolek. Kurde. Boleń, chodź tu. Ale wariat. Mam cię. Kurde. Myślałem, że to kurde kleń. O, taki boluś. Na brąbę. O, siedzi, kurde, ale nawet nie widziałem brania, już się zagapiłem. O, ładny będzie. Ładny.
Około 50 może mieć czasami. Ładnie. Tego troszkę na spokojną wodę. Chodź. Mam cię. Wypięty. O, ładny. Będzie miał około 5 dyszek. Super. Piękna klucha. Taka klucha. 50 może nie ma. Zaraz go zmierzę, ale fajny. Prawie 50 cm. Brakło centymetra do całego. Piękny klenior z przelewu. Kilka fotek zrobimy do wody. Wraca do mnie. Siedzi. Siedzi. Fajny klenie. Nie duży, ale... Wyszedł za kamyczka ładnie. Mam cię. Fajny, gruby. Nie duży, ale gruby. O, taki leniorek. No, po 40 pewnie centymetrów będzie miał. Ale piękne kolorki. Śliczne.